Oto nadchodzi ta chwila. Biorę w rękę baśnie braci Grimm i sądzę, że najlepiej będzie, jeśli to po prostu wybiorę losowo, bo niektóre są takie króciutkie strasznie, że na pewno będę ich czytać po kilka. Także. O, tutaj dajmy na to. O, jest raz, dwa, trzy, trzy baśnie na kilku kartkach. Zabieram się do czytania. To na pewno będzie ciekawe. Czytam to po raz pierwszy. Nie widziałam tego wcześniej, bo przejrzałam tylko te najpopularniejsze baśnie, bo byłam ciekawa, jak one brzmią w oryginale. Ale tego jeszcze nie znam. Uparte dziecko. Było sobie raz uparte dziecko, co nie chciało słuchać swojej matki. Wiele takich dzieci znamy, co? Nie podobało się to panu Bogu. Zesłał więc na dziecko chorobę, której żaden lekarz nie umiał wyleczyć i wkrótce zmarło. To prawie koniec. Już wam to jest połowa baśni, serio. Kiedy włożono je do grobu i przykryto ziemią, nagle wyciągnęła się w górę rączka i sterczała nad mogiłką, matko boska. <grytanie> to jest horror, a nie baśń, Jezu. Chociaż, wyp... Chociaż wpychano ją wciąż z powrotem i przysypywano świeżą ziemią, rączka coraz to się z grobu wysuwała. Wreszcie matka musiała przyjść z rógą i dać nią dziecku po ręce. Wtedy, dopiero wtedy schowało rączkę i leżało już potem spokojnie pod ziemią. No nawet kurde, martwe było niegrzeczne, trzeba było sprać po rękach. Masakra. Koniec, tak, to już był koniec. Nie powiedziałam. Dobrze, następna baśni. To już skomentujcie sami. Zachęcam, dajcie komentarz, co myślicie o tej baśni, bo ja nie mam do tych braci Grimm siły, serio. Trzej Cyrulicy. Wędrowali sobie po świecie Trzej Cyrulicy, którzy uważali się za biegłych w swej sztuce i trafili razu pewnego do karczmy, gdzie chcieli przenocować. Karczmarz zapytał ich, skąd przyszli i dokąd zmierzają. Chodzimy po świecie i uprawiamy nasze rzemiosło. Pokażcie więc, co potraficie, rzekł Karczmarz. No, na razie jest całkiem normalnie. Pierwszy z cyrulików powiedział, że utnie sobie rękę i nazajutrz przyprawi ją z powrotem. Dobra, skończyło być normalnie. <laughs> Drugi powiedział, że wyjmie sobie, ręce, że wyjmie sobie serce i nazajutrz włoży z powrotem. Trzeci powiedział, że wyłupi sobie oczy i nazajutrz wprawi je z powrotem. No to uzdolnieni są. Faktycznie, zobaczmy co dalej. Jeśli naprawdę to wszystko potraficie, rzekł karczmarz. To znaczy, że wyuczyliście się swego rzemiosła. To w sensie, że jeśli ktoś nie wyłupi sobie oczu i nie po... jeśli ktoś wyłupi sobie oczy i nie wprawi ich z powrotem, to znaczy, że się nie wyuczył, dokładnie, tak? Cyrulicy posiadali cudowną maść i cokolwiek nią posmarowali, zrastało się zaraz. A buteleczkę, w której znajdowała się maść, nosili zawsze ze sobą. Jeden uciął więc sobie rękę drugi wyjął serce z piersi, a trzeci wyłupił sobie oczy zgodnie z zapowiedzią, po czym ułożyli to wszystko na talerzu i wręczyli karczmarzowi. Co do gulaszu, czy co? Ten zaś oddał talerz dziewce służebnej, która miała schować w spiżarni i dobrze pilnować. No na gulasz, ewidentnie. Służebna posiadała w tajemnicy najmilszego e, posiadała, przepraszam. posiadała w tajemnicy najmilszego, a był nim pewien żołnierz. Kiedy karczmasz, trzej cyrulicy i reszta domowników już spali, przyszedł żołnierz, żądając czegoś do zjedzenia. Oj, to się źle skończy, ja wiem, że to się źle skończy. Służebna otworzyła spiżarnię i wyjęła stamtąd dla niego różne dobre rzeczy, ale z wielkiej miłości zapomniała zamknąć z powrotem drzwiczki. Zasiadła z ukochanym przy stole i wdała się z nim w pogawędkę. Kiedy tak siedziała rozbawiona, nie przeczuwając nieszczęścia, kot zakradł się do otwartej spiżarni, porwał rękę, serce i oczy należące do trzech cyrulików i uciekł na dwór. No, nie jest tak źle jak myślałam. Skoro już żołnierz się posilił, a dziewka chciała sprzątnąć statki i zamknąć spiżarnię, zobaczyła, że talerz, który karczmasz oddał jej pod opiekę jest pusty. Rzekła więc przerażona do swego skarbu – Ach, co ja teraz pocznę, nieszczęśliwa! Wszystko zginęło, i ręka, i serce, i oczy! Będę ja miała jutro za swoje! Nie martw się, rzekł żołnierz. Pomogę ci w kłopocie. Na szubienicy wisi złodziej. Pójdę i utnę mu rękę. Która to była? <grytanie> nie, no super! Nikt nie zauważy, że wisielcowi brakuje ręki. Kogo to obchodzi? Która to była? Prawa. Służebna dała mu ostry nóż, a żołnierz poszedł, uciął biednemu grzesznikowi rękę i przyniósł ją dziewczynie. Potem chwycił kota i wykłuł mu oczy. Brakowało jeszcze tylko serca. Czy nie mieliście ostatnio świniobicia i czy w piwnicy nie leży zarżnięty wieprzak? A tak, odrzekła służebna. To dobrze, powiedział żołnierz, zszedł do piwnicy i przyniósł świńskie serce. Dziewczyna ułożyła wszystko razem na talerzu, wstawiła do spiżarni i pożegnawszy ukochanego poszła spać. Boże biedny kotek! Nazajutrz, kiedy trzej cyrulicy wstali, kazali sobie przynieść talerz, na którym położyli rękę, serce i oczy. Służebna przyniosła talerz ze spiżarni, a pierwszy cyrulik przyłożył sobie złodziejską rękę, posmarował maścią i ręka natychmiast przyrosła. Drugi wprawił sobie kocie oczy, a trzeci świńskie serce. Jak on w ogóle bez serca chodził? W ogóle nie pomyślałam o tym wcześniej, ale weźcie, co? Bez serca sobie chodził taki człowiek i, i nie miał, nic mu nie było? Karczmasz, który się temu przyglądał, podziwiając ich sztukę, powiedział, że czegoś podobnego jak żyje nie widział. No ja, ja też nie widziałam, żeby ktoś sobie wyciął serce i chodził sobie po podwórku, gdzie ja skończyłam. Nie widział. I że będzie ich przed wszystkimi chwalił i każdemu polecał. Cyrulicy zapłacili za nocleg i ruszyli w dalszą drogę. Kiedy tak szli przed siebie, ten ze świńskim sercem wcale się towarzyszy nie trzymając, zaglądał za każdy węgieł i niuchał świńskim obyczajem. Dwaj pozostali usiłowali chwycić go za połę, ale nic to nie pomagało. Wyrywał im się i biegł ku najbrudniejszym śmietniskom. Drugi także dziwnie się zachowywał. Tarł wciąż oczy i mówił... Ej kolego, co się dzieje? To chyba nie moje oczy, ja przecież nic nie widzę. Prowadź mnie, bo upadnę. To ten kot ślepy był, czy co? W ten sposób, z największym trudem, dotarli pod wieczór do następnej gospody. Wkroczyli zatem do gościnnej izby, gdzie w rogu przy stole siedział jakiś bogaty pan i liczył pieniądze. Cyrulik ze złodziejską ręką obszedł go dookoła, przy czym ręka parę razy niespokojnie mu drgnęła i wreszcie, kiedy pan odwrócił głowę, sięgnął i zgarnął ze stołu całą garść pieniędzy. Jeden z towarzyszy rzekł do niego: Ej kolego, co ty robisz? Kraść nie wolno, wstydź się! I cóż ja temu jestem winien! odparł. Ręka sama mi się wyciąga i muszę jej słuchać, czy chce, czy nie chce. Wszyscy trzej położyli się spać, a w izbie, gdzie spali, było ciemno, choć oko wykol. Nagle zbudził się cyrulik z kocimi oczami i zerwał ze snu towarzyszy, wołając: Popatrzcie, no tam bracia, widzicie te białe myszki? Tamci dwaj zerwali się na równe nogi, ale nic nie mogli zobaczyć. Wtedy kociooki rzekł: Coś z nami wszystkimi jest nie w porządku. Żaden nie odzyskał tego, co mu się należało. Trzeba nam wracać do karczmarza. On nas musiał oszukać. Ruszyli więc na zajutrz z powrotem i powiedzieli karczmarzowi, że nie odzyskali swojej własności. Jeden dostał złodziejską rękę, drugi kocie oczy, trzeci zaś świńskie serce. Karczmarz na to, że ani chybi zawiniła tu służebna i chciał ją zawołać, ale ona widząc zbliżającą się trójkę uciekła boczną furtką i nigdy już nie wróciła. Cyrulicy zażądali od karczmarza pieniędzy, grożąc, że mu dom spalą. Dał im wszystko co miał, a oni, obłobiwszy się, powędrowali dalej. Pieniędzy starczyło im na całe życie, ale każdy z nich wolałby odzyskać to co stracił. Koniec. No to była całkiem ciekawa baśń, taka typowo ba braci Grimm. No i ostatnia baśń, jaką chciałam przeczytać. W sumie to będzie krótkie dosyć, może jeszcze jedną znajdę. Albo nie, trzy. Powiedziałam, że będą trzy, to będą trzy. Siedmiu zuchów ze szwabii. Było raz sobie siedmiu zuchów, którzy postanowili ruszyć w świat, szukać przygód i dokonywać walecznych czynów. Pierwszy zwał się pan Szulc, drugi Jacek, trzeci Marek, czwarty Jurek, piąty Michał, szósty Jasiek, siódmy Wicek. Niepewne jest jednak ruszać w świat z gołymi rękoma, uradzili więc ukuć sobie dzidę, wprawdzie jedną tylko, ale za to mocną. Dzidę te chwycili wszyscy po kolei, na przedzie szedł najdzielniejszy i najodważniejszy pan Szulc, a potem cała reszta, na końcu zaś Wicek. Pewnego dnia, a było to w czasie sianokosów, wieczór zaskoczył ich w polu z dala od wsi. Wtem usłyszeli z zakrzaka groźne brzęczenie bąka czy szerszenia. Pan Szulc tak się przeraził, że omal nie upuścił dzidy, a zimny podzrosił mu czoło. Co to? Takie przerażające są te bąki? Słuchajcie, słuchajcie, zawołał na towarzyszów. Boże mój, słyszę bicie bębna. Jacek, który szedł za nim, pociągnął nosem i rzekł: Coś się tam bez wątpienia musiało stać, gdyż czuje zapach prochu. Przy tych słowach pan Szulc dał hasło do ucieczki i przeskakując jednym susem przez płot. Ucieczki przeskakując jednym susem przez płot. Spadł przy tym na grabie leżące tam po koszeniu, a trzonek grabi uderzył go mocno w twarz. <grym> Klasyka. Ojej, ojej, zawołał pan Szulc. Bierz mnie do niewoli, poddaję się, poddaję się. Pozostali zuchowie przeskoczyli również przez płot, wołając jeden przez drugiego. Jeżeli ty się poddajesz, to ja też. Jeżeli ty się poddajesz, to ja też. Wreszcie, nie widząc wroga, przekonali się, że zostali oszukani. Aby zaś historia ta nie dostała się między ludzi i nie wywołała złośliwych drwin i plotek, poprzysięgli sobie milczeć o tym dopóty, dopóki któryś z nich nie wygada się nieopatrznie. Po czym ruszyli dalej? Drugiego jednak niebezpieczeństwa, na jakie zostali narażeni, nawet porównać nie można z pierwszym. Było to po kilku dniach. Droga wiodła przez ugory. Wtem ujrzeli zająca, który spał na słońcu, nastawiwszy wysoko uszy i rozwarłszy szeroko oczy. Siedmiu zuchów przeraziło się bardzo na widok strasznego i dzikiego zwierza i poczęli się naradzać, jakby tu najłatwiej uniknąć niebezpieczeństwa. Bo zające są takie groźne. Gdyby chcieli uciekać, potwór mógłby ich dosięgnąć i połknąć ze skórą i kośćmi. Rzekli więc. Musimy stoczyć z nim wielką i niebezpieczną walkę. Szybkie postanowienie to połowa ze zwycięstwa. Sprawdzam w ogóle, czy to nie są jakieś żuczki, czy co, czy ja coś pominęłam? No nie, no ludzie. Rzekli więc. Musimy stoczyć z nim wielką i niebezpieczną walkę. Szybkie postanowienie to połowa zwycięstwa. I chwycili wszyscy siedmiu swą dzidę, pan Szulc na czele, Wicek zaś na końcu. To musiała być bardzo długa ta dzida. Czemu nie zrobili sobie kilku? Pan Szulc chciał jeszcze trochę powstrzymać dzidę, ale Wicek na końcu stał się bardzo odważny i chciał natychmiast atakować. Zawołał więc. Rąb i bij, kto w Boga wierzy, niechajże pan Szulc uderzy. Ale Jasiek krzyknął nań. Kiedyś taki mocny w mowie, to potwora rżnij po głowie. Michał zawołał. Wszak to szatan widać snadnie, ani włos mu z spadnie. Jurek zaś rzekł, jak nie szatan, to na pewno jego brat lub jakiś krewny. A Markowi przyszła dobra myśl i zawołał na Wicka. Chodź tu Wicek, chodź tu bratku, a ja stanę na ostatku. Ale Wicek nie słuchał, a Jacek zawołał, Pan Szulc pierwszy niech uderzy, zaszczyt ten mu się należy. Wówczas pan Szulc zebrał na odwagę i zawołał, więc w imię Ojca, syna i ducha, kto walczy w tym poznacie ducha. I ruszyli z połem na smoka. Co ten zając się w smoka zamienił w międzyczasie? Pan szulc przeżegnał się, wzywając Boga do pomocy, a gdy to nic nie pomogło, on zaś coraz bliżej był potwora, zawołał w wielkiej trwodze. Hau, 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 hau. hau, hau. Na ten krzyk zbudził się zając, przeraził się bardzo i uciekł. Gdy to ujrzał pan szulc, zawołał radośnie. Przecież ten potwór straszny, srogi, to tylko zając rączonogi. Ruszyli więc zuchowie dalej, szukając przygód, i przybyli nad Mosele, spokojną lecz głęboką rzekę, na której w wielu miejscach nie ma mostów, lecz trzeba przebywać ją łódką. Ale zuchowie nasi nie wiedzieli o tym, krzyknęli więc na człowieka, który pracował po drugiej stronie. Czy można tędy przejść przez wodę? Ale człowiek nie dosłyszał i zawołał: Co chcecie? Oni zaś myśleli, że mówi, przejdziecie! I postanowili przejść rzekę w bród. Genialne. Pan Szulc pierwszy wszedł do wody, ale na środku rzeki ugrzązł w mule i fale pokryły go. Tylko kapelusz jego uniósł prąd na drugi brzeg. Towarzysze jego zawołali: Czyś już przeszedł, panie Szulc? Tymczasem żaba ujrzała kapelusz i zarechotała: kwa, kwa! Oni zaś myśleli, że to Szulc woła: tak, tak! Weszli po kolei w wodę i wszyscy potonęli. E. Tak to żaba przyprawiła o śmierć sześciu zuchów, i z całej siódemki żaden już do domu nie powrócił. Koniec. <noise> ja nie wierzę. Ja nie wierzę w to. Tu nie ma żadnych morałów, tu nie ma. To są naprawdę bardzo dziwne bajki. <noise> Która wam się podobała najbardziej? Napiszcie w komentarzu. A tymczasem. Do usłyszenia na razie.